okrutna hitlerowska machina wojenna spadła na Europę Zachodnią. Rzucona na kolana wojną błyskawiczną, znalazła się na krawędzi zagłady. W tę najczarniejszą godzinę musimy zebrać nasze siły i dać odpór ciemiężycielom. Walka z nazizmem będzie ciężką próbą, lecz z naszymi sojusznikami wyjdziemy z niej zwycięsko. This day is set upon a mighty endeavor, a struggle to preserve our civilization and to set free a suffering humanity. Our sons, pride of our nation, lead them straight and true. Their road will be long, hard. Men's souls will be shaken with the violences of war in this hour of great sacrifice. We shall prevail. Siemanko, siemeczki, witam z bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj lepiej późno niż wcale zaczynamy nową serię. Mam nadzieję, że się będziecie ze mną dobrze bawić. No jak widzicie, na waszych ekranach zagościła seria Call of Duty World War II. Tak, moi drodzy, zaczniemy sobie World War II. Pytanie pierwsze pewnie, dlaczego nie ma kamerki? Ponieważ nie chcę wam psuć całego widowiska kamerką, więc to nie będzie taki typowy let's play, chcę zrobić wam troszeczkę bardziej go eleganckim stylu, więc bez kamerki. I oczywiście zaczniemy sobie zafierę rozrywkę, więc co, ja życzę wam miłej zabawy. A, jeszcze chciałbym tylko dodać na wstępie, że nie mam innej wersji niż językowej, niż angielskiej wersji językowej. Więc musicie się przyzwyczaić do angielskiej wersji językowej. Mam nadzieję, że się chociaż do niej nie zradzicie. Zostawcie sobie dużo łapek w górę, subskrypcji, komentarzy, żebym dalej nagrywał tą serię. Więc jak to mówię, późno lepiej niż wcale. I co, lecimy. Paul, it's June 6, 1944. Wish you could see this, brother. We're invading some frog beach I'm not supposed to even know the name of. Also, we can take back France from the Nazis. But the wait has been half the battle. So he asked me for my watch, and I'm thinking, what the hell do you want my watch for? You're the captain of the goddamn football team. I made some good buddies in basic, and they're all on the boat with me. Everybody's scared as hell, but nobody's letting on. I hated Zussman the first week of basic, but now he's probably the best friend I have in the world. He's always looking for trouble. If there wasn't already a war on, he'd be off trying to start one. I gotta keep all my fingers. I'm gonna take photo of the year. Stiles says he's gonna be a photographer for Life magazine. Kinda looks like Clark Kent, said when he takes off his glasses, the only thing that happens is he can't see shit. Now, Elo's the vet, but being honest, he's what Ma would call a bit of a rube. Okay, let's make this more interesting. St. Michael, patron saint of soldiers. He's at my back since Kasserine. So it's me 3 times in 10 seconds. That was all yours. I don't know. Oh, you could always push out. My money's on Zussman. Okay. I'm in. I can't watch. Just time me when I tell you. Back to my story. Me and my boys, we muscle our way into this poker game with the football team has got. We worked out a system where they can signal to me everybody's hands. You should have seen the QB's face when I took that pot. You ready? That's what happens when you try to hustle a hustler. Now. You get flushed. Don't freak out. Elo had enough fighting him for 2 men. Ma said never shake hands with you. That's not what she said last night.
And enough bigotry for six. Yeah, we need to stupid thing anyway. Apparently you do. I'm gonna give him something better. A real trophy, this suit. Good luck with that. Oh! Briefing's at 1800, we're gonna be late. I got us covered, Daniels. Don't worry about it. Briefing's about to start. What the hell are you boys doing? Then there's Sergeant Pearson. A real sweetheart. You think you're special, huh? The Krauts are gonna eat your lunch. Now, not our lunch, Sergeant. Our lunch is secure. Watch your lips, Zussman. On me. Since I'm obviously on a lucky streak, whatever happens, stay close. First Normandy, then the Rhine. We got this, Daniels. Today, with our allies, we embark on an operation of unparalleled importance to establish a beachhead at Normandy and roll back the German aggression that has terrorized Europe for the past 5 years. We are all that separates the world from darkness. This, so much more than a chance to be heroes in our own lifetimes. If we prevail, our triumph will be etched into the hearts and minds of a grateful world for untold generations. I'm talking about glory, gentlemen. True glory. Colonel Davis sure can give a nice speech. His pep talk reminded me of the one Coach Johnson gave us on our Thanksgiving Day game versus Austin. I'm sure you remember we lost that game by 42 points. Always looking over Pearson's shoulders, Lieutenant Turner. He's got him on a tight leash. But if Pearson breaks free, we'll all get bit. Ever since I could hold a rifle, I wanted to be like you, Paul. You've always been a tough act to follow. But I'm damn sure gonna try. It's now or never. Hey, I wish I was coming home to her. Yeah, just wait till we hit Paris. Seems like a long way off. Remember, no digging in at the shore. You've got to advance. You need to stay low and do not bunch up. Stick to your training, you're going to make it through. I'm proud to lead you fellas into battle. Anytime, anywhere. All right, give him hell, boys! The beaches are supposed to be flattened, right? Sound scared, Private. No, sir. You should be. Daniel, you got a light? Sure thing. Everybody down! Oh, shit. To nie za dymy. You heard the lieutenant! Full speed! Incoming! Stary, to może 2-3 sekundy was ominęły. Musiałem zrobić chwilową pauzę, ale jest. Ale rozpierdziel. Będę wam trochę komentował, ale nie za często, żeby wam nie zepsuć całego komentarza. Tego całego dialogu. Ja pierdzielę. Ale rzeźnia. Get your head down and keep moving!
What a shit, man. FPS-y spadają do 30 nawet. Podczas 20. Daniel! This is what you trained for! Now pick up that banger! You can do this! Yes, sir! Oh, Jesus! Ała. Sorry. Nawet się nie ruszyłem za bardzo. Co, nie mogę wstać? A, mogę. Trzeba się kryć. Hurry before they reload! Move it! Ale koszą nas z CKM. Cześć mi się, kolego. Nie wiesz, że idę. Ja pierdzielę. Czekajcie. Tutaj trzeba szybko. O, padłem, gościu. Jeszcze jakieś 25 metrów do celu. Muszę się przemieszczać pozycyjnie. Tutaj. Dobra. Blisko CKM jesteśmy już. Ile zostało do celu? Daniel! Use the banger! I'll cover you! After we breach, keep pushing towards the bunker! We're almost there! O kurde, co zrobiłem. Zrobiłem sobie najgorszą rzecz możliwą w życiu ever together. Rzucić sobie granata pod siebie. Ja pierdolę. Jeszcze raz. Nie, bo chciałem już rzucić tam granata, a wrzuciłem sam sobie. Jeszcze raz. Dobra, padli gości. Powinien zostawić ani jednego szkopa przy życiu. Bo zły Niemiec to zły Niemiec. Bo mam jakieś
apteczki. Idziemy. Granat, kurde. Ale się rzucił teraz. Życie, granat. Ale ogłuszenie total. Dobra. Rozpiścił, dobra. Chcieliśmy się podleczyć trochę. Jakąś broń mamy. Dobra, może być od pecha. Trzeba kosić faszystów. Faszyst. Yes, sir. Send it this way! Kurde, ale mnie szkop załatwił. O kurde. Sorry, mordy. Że tak to spieprzyłem. Dobra, już tam idę. Lecimy się PPH trochę. A, się ogłuszę. Amo. Over here. You have enough, buddy. At the bunker entrance. See you. No nie mam broni, ja pierdzę. Już mam broń. Kurde. Susma, gdzie ty się pakujesz, gościu? First one down. All right, we got them all. Let's go.
Over here. Flying in. MGs are still sweeping the beach. We gotta take them out. You all right? Oh, it's not too bad. We gotta get to the bunker. No spokojnie, oni sobie nie strzelają na pała, ja będę strzelał dokładniej. Pepecha zawsze dobra. Zdarzają się takie wypadki. Żryjcie, niemieckie świnie granaty. Maneuver,
the last bunker. Rally at top of the bluff. Hit. And for fuck's sakes, don't get yourselves killed. Dzięki stary. Dobra. Widzicie, trochę mojego komentarza też jest fajnie. Życie granaty! Kurde, brak granaty. Niemców nie, na Niemców nie szkoda na bój. Faszyst! Grenade! Spierdamy wody! Chyba jeszcze muszę znaleźć jakąś broń. Dobra, let's go, let's go. Mamy teraz obecnie kara 10-8. Dobra broń. Faszyści na 12. Na 11 faszyści. Na 12. Dobra, nie żyje. Idziemy. O ty faszysto, da się zabije. Gień. Ała. Zuzman, nie. Jest. Aż na nim serce podskoczyło. Dobra, ratuję cię ze snem. I can't walk. Oh shit. Get me the fuck out of here. Jasne stary, zabiorę cię zaraz stąd. Już cię zabieram. Spierdalamy zaraz stąd. Nie mamy czasu. Szkopy nas tu zjedzą zaraz. We've gotta get over to that CCP! Let's go. On your left! I'm out! Apteczka ulecz się. Dobra. Dawaj stary. Już. We gotta take cover! Dobra. Trzymaj się stary. Idziemy. Let's go. Tak jest, do walki. Wytrzymaj Zuzman. Keep your head down! Did you get him? They keep coming! I'm out! Watch out! Dobry strzał, Zuzman. Let's move! Dobra, dawaj stary. Jeszcze trochę. We gotta move! I got you! Fuck! We can get down here! I got you! Stay down! I'm out!
shit! Oh man, I'm dawaj, bleeding out! Just keep pressure on it! Almost there! Oh no. Come on up here, move, move! Już, już! Kapitanie! Okay, stay with me. Medic! I need morphine! You gotta hang on. Those girls in Paris are waiting for you. Really? Of course they are. How about another look at your girl? Huh? You kidding me? That's okay. I can't see shit. I'm just gonna rest right here. No. You have to stay awake. Hey! Daniels! I'm here. Help me. I need a goddamn medic! I got this! Go! You'll take care of her. I need you with me, Daniels. Listen up! There's a GPF cannon by the farmhouse up the road. It's tearing up the beach. Let's move! We'll come back for you. Check your ammo and grenades. You heard him. Up the road now. Move it up! Daniels, I got ammo. Could use some ammo, sir. Be ready to engage. Move fast! They're shelling that bitch shit! The haylock! Take cover! Hit the MG! Take the cannon! Hold the position! Nobody gets through! Ruszajcie, ruszajcie! Ruszajcie, ruszamy się! Someone get on the MG! Let's go! Szybciej! Nie się tak ustawiać do rządu. Dobra. Leczenie.
need more ammo, Lieutenant! You're full! Our boys are coming in! Look at them! All right, boys. We marked them up good. Clear! Destroy that cannon! Got it! Daniel, move up! Fire in the hole! Good work, Daniels. All right, fellas, rally on me to the assembly point. Let's go. Pearson, I'll need a casualty report. We lost so many. But we took the beach. Paid a damn high price. Susman. Ty żyjesz, chłopie. I thought I'd seen everything. You gonna be all right? Yeah. You taped them up pretty good. Should have stayed on the boat. Well, now he tells us. What you did back there, I owe you. I say we're even. We'll see this through. To the end? Do końca. Yes. To the end. Beachhead secured. We'll bivouac at the second hedgerow after the ridge. Welcome to the Bloody First. You're a long way from Texas, farm boy. None of us could have prepared for that. But you came through when it counted. Thanks, sir. You'll be all right, son. Thank you. Yes, sir. Of course, I will. I don't know who the hell decided this was the best way to retake you. No i mordeczki, co? Dziękuję wam za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku jeszcze wam i pogadam na końcówkach, a potem już będę wam stawiał intra, outra i te sprawy. Ale co, zostawcie przysłowiowe łapeczki w górę, subskrypcje, dzwoneczek, by nie przegapić kolejnego odcinka z jakże ekscytującej pola walki. I te pole walki będziemy dalej sobie kontynuować, ale kiedy to jeszcze nie wiem, ale to będzie jako nowa seria, więc mam nadzieję, że się nie nudziliście, więc na razie trzymajcie się do następnego odcinka i pozostańcie waleczni, yo! They're after Jews. The Juden. I'm not giving up on my platoon. We are cogs in the machine, Joseph. We start going our own way, the whole thing breaks down. When did you forget that? These are men! Our men! When did you forget?